Arkadio! Jakiś czas temu toczyłem taką rozkminkę, czy dalej bawić się życiem, czy założyć rodzinkę. Patrzyłem na swoje problemy, jak zwykle niektóre wydawały się śmieszne, inne trochę dziwne. Życie piwne, nabicie tłuste kocury, choć tematy to bzdury, łapy się pchały do góry. Przecież to część tej kultury, by mieć w dupie co jutro utnę, to krótko na zewnątrz pięknie, lecz w środku pusto. Pytali, czy nie za wcześnie ślub i rodzina, że Bóg mnie nie utrzyma, że rap to ciężki klimat, to fakt. Lecz przypominam sobie ten czas, gdy rwałem mistrza za nogi, mówiąc: Boże drogi, co ja mam robić? I zrozumiałem, że albo zawalczę o sens i o szczęście, albo życie będzie stertą klęsk lub przeciętne. I bawię się życiem z żoną, z synem i z córką. Wiem, że czasem jest trudno, lecz nie płaczę o jutro. Albo żyjesz dla jaj, albo żyjesz na serio. Zajmujesz się rodziną, czy swoją karoserią? Już zrozumiałem, że sens daje codzienność. W każdym momencie chcę niszczyć przeciętność. Żyjesz dla jaj, albo żyjesz na serio. Zajmujesz się rodziną, czy swoją karoserią? Już zrozumiałem, że sens daje codzienność. Wiesz, w każdym momencie chcę niszczyć przeciętność. Hełm na głowę oraz karabin na ramię, w imię ojczyzny umierać to było pierwsze zadanie. Męska tożsamość wryta głębiej niż ropa w Omanie. Gdzieś się to podziało we mnie, bracie? Oto jest pytanie. Adoracja kobiet prawie na równi z Panem Jezusem. Bóg, honor i ojczyzna, wartości z wolności, a niebo muszę. Gdzieś to znikło, gdzieś tego odnaleźć nie potrafię. Czy oldschoolowy styl życia to przypał? Nie, kawa na ławie. Na swej drodze staję na rozdrożu prawdy. Dalej siedzieć w piaskownicy czy wyjść na teren otwarty? Temat poważny, wiem, nie będzie łatwo, nikt tak nie powiedział. Zostawić swoje zabawki, wziąć się za ciężkie narzędzia. Relacja z Bokiem, gromada dzieci, dwóch synów, córka, własny dom jak Buddha, praca w RTCK, spółka. Me marzenia do spełnienia nie za milion lat. Zostawiam żarty, na poważnie biorę życie, brat. Albo żyjesz dla jaj, albo żyjesz na serio. Zajmujesz się rodziną, czy swoją karoserią? Już zrozumiałem, że sens daje codzienność. Wiesz, w każdym momencie chcę niszczyć przeciętność. Żyjesz dla jaj, albo żyjesz na serio. Zajmujesz się rodziną, czy swoją karoserią? Już zrozumiałem, że sens daje codzienność. Wiesz, w każdym momencie chcę niszczyć przeciętność. Teraz czekaj, razem proste pytania zadamy. Chcesz żyć na serio, czy może dla zabawy? Wieczny highlight, odlot, czy faza po zieleni? Może wybierzesz tą twardą drogę, stąpając mocno po ziemi? Miałem manię gadania, dzisiaj mam manię życia. Stawiam trudne pytania, przybliżam do odkrycia. To jest mój zwyczaj, nieraz sam się rozliczam. Zbieram do życia pędzel, by cały czas nie była lipa. Wieczny melarz, głowa ciągle w chmurach. Jakoś życie się ułoży, stary, nie pieprz. Co za bzdura, jak rzeźbiasz glinę, łapię w swoje dłonie. Ty bądź kreatorem swego życia, niech ogień płonie. Konstrukcja to sedno, lecz wiemy, że nie jest biedną, bo stworzył cię ktoś, kto stworzył cały świat. Na serio to fakt, mamy wszystko, by dać z siebie pasję, brać życie pełną garścią, walczyć o prawdę. Albo żyjesz dla jaj, albo żyjesz na serio. Zajmujesz się rodziną, czy swoją karoserią? Już zrozumiałem, że sens daje codzienność. Wiesz, w każdym momencie chcę niszczyć przeciętność. Żyjesz dla jaj, albo żyjesz na serio. Zajmujesz się rodziną, czy swoją karoserią? Już zrozumiałem, że sens daje codzienność. Wiesz, w każdym momencie chcę niszczyć przeciętność.